Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, wam nagrywam jeszcze filmik dotyczący Beatsonga, ponieważ odbieraliśmy sobie słuchajcie te airdropy. No i co tam ewentualnie można dalej sobie z tym zrobić? No i zanim przejdę i omówię wam tutaj możliwości, to prośba do was o subskrypcję mojego kanału, bo to pozwala się rozwijać i daje motywację do pracy. Na koniec filmu jeszcze będzie informacja też o konkursie. No i słuchajcie, przejdźmy sobie już do tego całego Bitsonga. Ja tutaj jestem na, jestem na stronie Osmozis. No i tutaj mamy, wyświetla nam się na bieżąco cena, jaka tego Bitsonga jest. To jest 43 centy blisko. Tutaj była na poziomie 38. Tak, jak widzicie, troszeczkę nam to urosło. Tutaj nawet dzisiaj już było. 48 centów, a teraz nam spada z uwagi na to, że sporo osób po prostu sobie upłynnia te środki i jest taka możliwość, słuchajcie, jak wejdziecie na Dex Osmosis, tutaj mamy BitSonga, można handlować do dowolnego tokena w sieci Cosmos Ecosystem, który dostępny jest tutaj na platformie Osmosis. Także można spokojnie sobie sprzedać, jeżeli ktoś chce się pozbyć tego airdropa. I tak jak widzicie, cena 43 centy. Natomiast ja Wam pokażę jakie są możliwości ewentualnie, jeżeli ktoś nie będzie sprzedawał. Ja tak właśnie będę robił, umieszczam sobie to w stakingu, ja już wcześniej kupiłem nawet ten token i już stake'owałem, a teraz jeszcze z airdropa to co otrzymam jeszcze dorzucę do stakingu. No i sprawa jeżeli chodzi o ten staking wygląda w ten sposób, że jak wejdziecie sobie na portfel Kepler i jesteście na zakładce, wybierzecie sieć Bitsong, no to tutaj okazuje się, że bezpośrednio z portfela widzicie nie ma opcji stake. Nie możemy sobie kliknąć i zacząć stake'ować, więc musimy jakieś rozwiązanie znaleźć. I jest taka możliwość, można sobie stake'ować na odpowiedniej stronie i zaraz do niej przejdziemy. Tylko jeszcze zanim przejdziemy, to jeszcze na tą platformę z naszą. I tutaj są od jakiegoś czasu też pule płynności do BTSG, czyli do tego Bitsonga. I w parze z Osmo mamy 171% na chwilę obecną. W parze z Atomem mamy 164, czyli możecie ewentualnie, jeżeli macie tego Bitsonga sobie wrzucić do puli płynności. I możemy też również do stakingu. Jeżeli chodzi o staking, jest strona wallet bitsong.io i tutaj zaraz Wam pokażę, jak wrzucić tutaj do stakingu, ale zanim przejdziemy, to jeszcze zobaczmy sobie na Minskanie. Jak tutaj sobie klikniecie na Minskanie, jak jesteście, mamy różne projekty po IBC. I tutaj możemy sobie, słuchajcie, wybrać tego naszego Bitsonga. Wybieramy tego Bitsonga i możemy, słuchajcie, po co ja tutaj w ogóle wszedłem, żeby zobaczyć, jaki jest, jaki jest możliwy procent do uzyskania ze stakingu. Łączę sobie kalkulator i już Wam pokazuję, słuchajcie, niech mi się tylko odpali. Jak to liczymy? Liczymy to w ten sposób. Bierzemy tutaj ten parametr, inflation, czyli 11,94, musimy podzielić przez bonded tokens. Czyli przez 34, poczekajcie, bo mi się tutaj źle włączyło, jeszcze raz. 11,94 dzielimy przez bonded tokens. 34,27 i to należy pomnożyć przez 100. I to jest możliwy procent ze stakingu do uzyskania na chwilę są 34,84. Tak? To już wiemy na czym stoimy. I teraz wracamy na platformę tutaj no, wallet Bitsong IO. I tutaj na górze będą Wam się, jak połączycie się, bo tu trzeba się połączyć z tą stroną rzecz jasna, połączycie się z tą stroną, wyświetlą Wam się te tokeny, które macie na portfelu i tutaj macie walidatorów, tak, walidatorów macie i tutaj klikacie sobie validator i słuchajcie, zrykacie sobie, widzicie tutaj rewards, czyli co żeśmy liczyli, 44% mamy tutaj, ten rewards jest troszeczkę, słuchajcie, niższy. Natomiast można zawsze sobie z tego walidatora, ja wybrałem Walidatora Smart Notes, on gdzieś tu niżej jest, tutaj wchodzimy sobie w Walidatora, i tu jest opcja: słuchajcie, stake, tak? Zanim zestajkujecie, to zawsze możecie sobie ten rewards przede wszystkim zobaczyć, na jakim jest poziomie 30-30, a tutaj jaka jest, komisja będzie pobierana przez, ten, przez tego Walidatora, tak? zerknąć, czy jakiś nie pobiera czasami 100% komisji, żeby, żeby się nie okazało, że stekujemy i nic na tym nie zarabiamy, tak? Mamy 33%, więc to mnie satysfakcjonuje. Ja już tu wcześniej miałem na innym walidatorze, bo dużo wcześniej kupiłem też te tokeny i trzymałem. Dzisiaj sobie zmieniłem na Smart Notes, zrobiłem Restake. A Wy, jak będziecie stekować, no to macie tutaj opcję Stake. I ja dzisiaj dorzucam sobie te, które uzyskałem z Airdropa. Mam 24,70. 7, więc będę miał na opłatę, wrzucę sobie 24 do stakingu, klikacie, słuchajcie, next, tutaj też potwierdzamy, że wysyłamy, send. No i teraz trzeba będzie potwierdzić tą transakcję na portfelu. Jeszcze sobie zerkamy, jaka będzie opłata, mam tam, musicie zawsze pamiętać, żeby zostawić na opłatę transakcyjną, na to fee transakcyjne. Ja tam mam 0,77 i zostanie. No i sprawdzamy, jaka opłata będzie. Już się odpala portfel. No i tutaj jest możliwość tego stakingu i trzymania. Ja sobie czekam, słuchajcie, jeszcze trochę, bo ta platforma jest w fazie tak na, dobrej, na dobrą sprawę rozwoju. I jeszcze sobie dam szansę, poczekamy, zobaczymy, jak się ona rozwinie. To jest nowa dziedzina, nowa branża NFT, troszeczkę związana z, mocno z rynkiem muzycznym, więc zobaczymy. Widzicie, jaka opłata jest 0,00. 875, więc bardzo niskie opłaty są transakcyjne. Nawet mogę jeszcze mniejszą wybrać, ale już zgadzam się na to. Daję approve. No i teraz jeszcze powinno, tu jest sending, czyli się wyświetla sending information and confirmation. Już nam poszło. Wracam sobie na portfolio. Czyli na portfel i mam tu dalej 75, bo to jest total, ale możemy sobie jeszcze zerknąć na portfel na Kepler. I zobaczyć, czy nam się to zastejkowało. Tam mamy już rozdzielone te tokeny pomiędzy available, Label, czyli te dostępne, które są, tak jak tutaj się wyświetlają. I pomiędzy te, które są w stakingu. Tutaj akurat tej informacji ile jest wystekowanych nie ma, ale na portfelu będzie. No i już czekamy. No i słuchajcie, mamy sytuację. Niech się odświeży jeszcze. No i mam, aha, jeszcze się, jeszcze się odświeża, słuchajcie, jest, 75 mam stakingu, avalable jest 76, no i mamy 33% rewards z tych tokenów, ja tutaj je trzymam, niech one sobie po prostu leżą i zarabiają. Możemy jeszcze, słuchajcie, zobaczyć na proposal, warto czasami oddawać głosowanie, ale w tej chwili mamy, słuchajcie, wszystkie paset, czyli mamy już zamknięte głosowania, jak już jesteście, to zawsze można sobie gdzieś tam jakiś głos oddać, bo słuchajcie, czasami bywa także, że też airdropy za oddawanie głosów gdzieś tam po drodze też mogą się liczyć. Dobrze, jeszcze miałem informować o konkursie, słuchajcie, jeżeli chodzi o konkurs, to sprawa wygląda tak, u mnie na kanale jest materiał, nie tak dawno, 3 dni temu nagrywany, Rango Exchange airdrop, e no i tam wchodzicie, wbijacie na to, wpisujecie na ten film, wpisujecie komentarze, słuchajcie, dajecie łapki w górę, i ja stamtąd będę brał, e, brał słuchajcie, będę brał, m, będę, będą kryteria brane i będzie stamtąd losowanie e, dla moich subskrybentów, także e, już wkrótce po osiągnięciu 200 subskrypcji będziemy prowadzić e, losowanie. I, e, e, także tak to wygląda, a jeżeli chodzi o staking, no to tak, widzieli, tak jak widzieliście, jest możliwość stakingu, jest możliwość sprzedaży tego tokena, można, można tutaj już działać. Także z mojej strony to wszystko. Zapraszam do kolejnych materiałów. Dzięki. Cześć.